Cześć, nazywam się Marcin Mazur, jestem fotografem, gotuję, lubię kodować, chociaż czasami potrafię też i coś przypalić, ale zająłem się czymś innym. Robię sobie śniadanie, podgrzałem na patelni, żeby się wytopił, najpierw tusz, boczek i dodam jajka i będą jajka sadzone, mam nadzieję. Jestem fotografem reklamowym i dzisiaj pokażę nie tylko swoje pasje, czyli gotowanie, ale właśnie taką sesję szybką, krótką z dziewczyną, która pierwszy raz pozowała. I zobaczymy, jaka będzie jej opinia. Zobaczymy, jak ona oceni i siebie, i mnie, i to, czy się stresuje. Zobaczymy. A tymczasem, zobacz, będzie pysznie jedzonko. Pyszne. Ach, miam, miam, miam. Jeszcze tylko soli i troszeczkę pieprzu. Musisz wiedzieć, że ten makijaż będzie ciemny. Nie będziesz przyzwyczajona. Później będziesz musiała zmyć. Zobaczymy. Chyba, że nie. Już widzę dużą różnicę. Już widzisz, tak? Mi się spodobało. No i jak poznajesz siebie? Powiem tak szczerze, że ja z makijażem i bez makijażu to dwie inne osoby. Cześć. Cześć. Jak się poznaliśmy? Zupełnie przypadkiem na ulicy. A co tutaj robisz? Sesja zdjęciowa. Pierwsza moja w życiu. Twoja pierwsza w życiu, tak? Tak jest. I gdzie się poznaliśmy? W Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Słowackiego, a dokładnie przy Żabce. I jak to się stało, że się poznaliśmy? Kto kogo zaczepił? No ty mnie zaczepiłeś. Aha. Przechodził i... I kiedy to było? Dwa dni temu. A dzisiaj mamy... Dzisiaj mamy... Sobotę, dwa dni temu, i już jesteś gdzie? W studiu. Na sesji. Na sesji zdjęciowej. No i dobra, słuchaj, Oliwia, sesja zakończona. Pierwsza. Tak, pierwsza w życiu zakończona. I myślałaś wcześniej o tym, że będziesz pozować? Nigdy w życiu. Jak wcześniej już ci powiedziałam, to nie są moje klimaty. No a teraz? No, ale czuję, myślę, że się odnalazłam teraz. No ja ci powiem też, że dobrze ci poszło. Zresztą widziałaś, tak? Na początku jak szło, a później jak? Dużo, dużo lepiej. Tak. W ogóle, żeby zrobić produkt, to potrzebowaliśmy dużo, dużo mniej zdjęć. Tak? Zgadza się? Dokładnie. Dużo płynniej teraz to wszystko szło niż na początku. No dobrze. A co było takie najtrudniejsze dla ciebie? Wystać w obcasach. Czyli, że w obcasach, tak, było najciężej? Tak, bo ogólnie nie chodzę zbyt często w obcasach i... No dobra, a same pozy, na przykład pokazywanie, wiesz, pozowanie, tak? Ustawianie ciało i tak dalej. To widzę, że szybko załapałaś. Tak, i to mi jakiegoś większego problemu nie sprawiło. A na przykład tak jak ci zwracam uwagi, dłonie, żeby nie ściskać, to wiedziałaś o tym? Widziałaś, że to robisz, czy nie? Tak, tak. Właśnie po chwili sobie uświadamiałam, że mimo, że mi o tym mówiłeś, to znowu to robię. A, że wiedziałaś, tak? Tak? Często dziewczyny na przykład jak zaczynają pozowanie, w ogóle musisz wiedzieć, że ja korzystam z dziewczyn doświadczonych. Dużo lepiej się pracuje niż z osobami niedoświadczonymi, ale znowuż niedoświadczone osoby to są nowe twarze, tak? A mnie zależy na tym też, żeby pracować z nowymi twarzami. I często dziewczyny nie wiedzą, jak na przykład ustawiać ciało, jak nogami pracować. Czy tutaj też ci to stwarzało problemy? Czy? Tak, tak. Miałam właśnie problem, jak ustawić, żeby nogi wyszły lepiej. Dobrze, a teraz odnośnie samego makijażu, tak? Wiem, że podczas malowania byłaś zdziwiona, że zupełnie inaczej to wygląda. Tak, to są w ogóle, jak już też powiedziałam, ja w makijażu i bez, to są tak jakby dwie inne osoby. No i tak jest, taka jest prawda w ogóle, że to są dwie zupełnie inne osoby. Tak, można nieźle oszukać. Że można oszukać. A plus jeszcze Photoshop robi swoje. Dobrze, fajnie mi się pracowało z tobą. Wzajemnie. I na pewno się jeszcze zobaczymy kiedyś. To cześć. No, trzymaj się, cześć. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że wiele dziewczyn top modelek zostało właśnie wyszukanych na ulicy. Nie to, że same się zgłosiły, tylko zostały gdzieś przez kogoś odnalezione. Często te dziewczyny, które wcale nie są piękne na żywo. Musisz sobie zdawać z tego sprawę, że dziewczyna, która
ładnie wygląda po makijażu, wcale nie musi być na żywo też bardzo ładna i zjawiskowa. Tu wręcz chodzi odwrotnie, żeby można było dziewczynę zmieniać, dostosowywać. Nie, że ma wyglądać w jednym stylu, tylko żeby się zmieniała. Raz jest delikatniejsza, innym razem jest agresywna. Chodzi o wygląd. I dlatego często takie osoby właśnie są, i to może być zaskakujące, ale nie są właśnie super piękne. Bez makijażu, chociaż na przykład mi się podoba Naomi Campbell i pomimo swojego wieku całkiem nieźle się trzyma i bez makijażu dobrze wygląda i w make-upie delikatnym jest ok. Jeśli podobał Ci się odcinek, komentuj, subskrybuj, fajnie jeśli będziesz lajkować, także dzięki i zapraszam do oglądania. Na pewno będzie dużo więcej związanego z modą, ze zdjęciami, z modelkami i sesjami komercyjnymi. Trzymaj się, cześć!